Główną atrakcją oczywiście są występy zespołów folklorystycznych. Był zespół z Piławy Górzanie, był zespół z Piławy Dolnej Pieśni i Tańca, zespół Górali Czadeckich Pojana. Był również zespół, który się dopiero praktycznie tworzy, z Sulisławic, tutaj z filii parafii naszej. Zespół, który też wystąpił, zaśpiewał nam kilka pieśni, ale tak jak powiedziałem, jest to zespół, który dopiero tworzy swoją historię i mam nadzieję, że ta historia będzie dalej budowana i będzie z korzyścią dla parafii, jak i dla filii. Pozostałe atrakcje, proszę Państwa, jak na każdych dożynkach, organizowanych wszędzie. Domowe wypieki, domowe wyroby, bigos, pierogi, napoje dla dzieci. Pogoda nam troszkę dzisiaj nie dopisuje, stąd też nie ma tych atrakcji takich za wiele, typu zjeżdżalnie, trampoliny i tak dalej, ponieważ nie braliśmy tego tylko dlatego, dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci i przyjezdnych, żeby się nikomu nic złego nie stało. Ile czas gospodynie przygotowało na tę biesiadę? 35 blaszek. Wszystkie zrobiły piękne, były serniki, królewce, jakie tylko z owocami tego sezonowymi, że coś wspaniałego. I zachwyceni są kuracjusze. Mamy tutaj około 150 kuracjuszy, którzy są w uzdrowisku i są zachwyceni. Wracali po drugi raz po serniki, ale serniki były najpyszniejsze. Ile osób było zaangażowane w pieczenie ciast? No każda jedna blaszka to każda jedna rodzina. No, z jednej rodziny mogą przywieźć dwie czy coś takiego, z naszej miejscowości.